Wondering if thousands of miles away, the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday, when I'm thinking of you. Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest. When the sun is rising, I'll start a brand new day. When the moon is shining, I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling, da-da-da-da. Oh, today I am time traveling. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj z wami nie zdążyłam przywitać mamy, to dzisiaj mamy sobotę. I ja tutaj zaczynam dzień kawusią, już sobie naolejowałam wcześniej włosy, wykąpałam się, zjedliśmy śniadanie, już w sumie jest czas na moje drugie śniadanie, także za chwilę sobie coś zrobię, pewnie ten chlebek, co wczoraj kupiliśmy, bo jest naprawdę genialny. No i tak, i wzięłam się za makijaż. Dzisiaj w sumie miałam taki pomysł, żeby nagrywać jakiś taki film siedzący, stacjonarny, ale stwierdziłam, że weekend sobie odpuszczam, tym bardziej, że chcemy parę rzeczy, takie wiecie, w sumie nie jakieś bardzo zajmujące rzeczy zrobić, bo chciałabym podjechać do jednego sklepu, kupić takie duże, duże prześcieradło. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, pod zdjęcia, bo potrzebuję właśnie coś takiego pod tło do zdjęć. Podobają mi się takie zdjęcia właśnie, jak jest gdzieś tak narzucone, nawet nie jakieś super wyprasowane, tylko właśnie takie narzucone, i bym chciała zrobić na czymś takim zdjęcia, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i dzisiaj, ktoś mnie strasznie kopie, bo pije kawę. Nie wiem, tak ją chyba pobudzę. Dzisiaj chcielibyśmy też zajrzeć do mojej babci, także mam nadzieję, że się wyrobimy ze wszystkim. Raczej tak, no bo nie mamy jakichś dużych planów dzisiaj. Dzisiaj Tomek też ma wolne, także super, bo ostatnio dużo go nie ma w domu. Ja prawie że całe dnie siedzę sama albo sama z Candy i po prostu już czasami jest mi tak zwyczajnie smutno, no ale no co, no taka jest rzeczywistość. Także ja tutaj się biorę za makijaż, w ogóle zobaczcie, tam stoi sok pomarańczowy, tam stoi woda, tu stoi kawa, także trzy napoje naraz. Nie wiem, dajcie znać, czy u was też tak to czasami wygląda, bo ja sobie uzupełniam wszystkie płyny teraz właśnie przy makijażu zazwyczaj. I wjeżdża na oczko Bohema. Ale taki chyba dosyć szybki make-up sobie, no zobaczę, już sobie coś tutaj nałożyłam delikatnie. W ogóle dzisiaj zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać, ale pogoda jest, w ogóle nasza pęknięta szyba nadal. Już nawet nie pytajcie, dlaczego jej jeszcze nie zrobili, bo szkoda gadać. Ale nie widać w sumie chyba, że jest mokro, ale padało rano bardzo mocno. Była wręcz taka trochę ulewa, gęsta, rzęsista, teraz już niby nie pada. No ale ma być tak pochmurno, brzydko cały dzień i już w sumie z tego co widzę po prognozie pogody, no to już ma zostać z nami jesień, także no w sumie wiecie, standardowo, bo który dzisiaj jest? Nie wiem, jakoś o 18 jest dzisiaj i prognoza, zobaczcie jak się zapowiada u nas w Płocku, no dzisiaj ma jeszcze później padać po południu, ale ma być do 15 stopni maksymalnie, niby pokazuje tutaj, że do 15, ale tu ja tych 15 nie widzę, czyli 12 będzie, więc mega zimno. No i na kolejne dni wcale nie wygląda to lepiej, dopiero tam na kolejny weekend 17 to już jest maksymalnie, więc powiem wam, że jesień na całego, te 13-12 trochę mnie przeraża, mogłoby tak wiecie, stopniowo jeszcze te 17-18 być, to człowiek by się jakoś tak powoli przestawił, no ale co. Powiem wam, że ja ogólnie lubię jesień, tylko że widzę, że ma być bardzo pochmurno cały czas. To mnie tylko smuci, bo wtedy jakoś tak trzeba sobie inaczej ładować baterie. No ale dobra, nie rozwlekam tej pogadanki, pomaluję się i widzimy się troszeczkę później. And every time that you are closing your eyes, I will be beside you. And my heart will glide across the miles. Fly right.
dive into the traffic. The echo of your voice is all I hear. I'm never tired of your laughing so far, but ever so near. So I lay my head to rest when the sun. Zobaczcie, co tu się dzieje. Nagrywałam przed chwilą filmik na IGTV. O, a tam małą główkę widzicie w oddali. Maluszek. Także bałagan został, bo nagrywałam stylówki na IGTV z naszymi sukienkami wyprzedażowymi, które super są na jesień. Także można sobie zrobić zapas w super cenie. Znaczy zapas, no już teraz można nosić, bo już praktycznie jesień mamy. I zrobiłam właśnie takie stylówki typowo jesienne. 5 stylówek, także... Możecie to zobaczyć na moim Instagramie, na IGTV, właśnie w formie takiego krótszego filmiku, ale zaraz Wam pokażę, tu oczywiście cały arsenał torebek pastelie, ale zaraz Wam pokażę, o jakich sukienkach mowa, bo możecie sobie wejść na stronę i sprawdzić, natomiast podejrzewam, że... No nie jestem pewna, ale możliwe, że jak ten vlog wjedzie, to będzie już coś nowego na Blair Me, będą już nowości, ale wyprzedaż nadal trwa. Nie zapewnię Was teraz, że wszystkie te sukienki, które Wam pokażę, będą nadal dostępne, dlatego że jak pokazałam jedną tylko, tą na Instastory teraz w trakcie nagrywania filmiku, no to już widziałam, że trochę osób weszło i ją kupiło, także mam nadzieję, że coś jeszcze będzie dostępne z tego, co Wam tutaj pokazuję, także wpadajcie właśnie w dział wyprzedaży i nie tylko, no bo fajnie sobie kupić coś takiego, co ojku, będzie można teraz ponosić, a wiecie, a jest niższa cena. Co ty kombinujesz? Raz trzy pańcu próbowała wejść na ten parapet, ale no, nieraz wchodziła, nie wiem czemu nie możesz wyjść. Leniu mały, strzepana jest się, nie wiem co, bo spała przed chwilą. Wstała, wiecie, wyspała się, wstała i tak się zaczęła wściekać tą głową, wycierać o kanapę, o dywan, o wszystko, także dobry humorek ma. No ale dobra, jeśli chodzi o nasze sukienki, to tak już nie na sobie, ale tak Wam rzucę okiem, bo na mnie możecie zobaczyć w tym filmiku. To jest Blanka, taki przepiękny właśnie jesienny wzór. No kolory są... typowo jesienne, właśnie takie barwy i ten wzór też mi się kojarzy totalnie z jesienią. Tutaj mamy gumeczki na rękawach, długi rękaw oczywiście, także idealnie pod jakiś sweter, kardigan, ramoneskę, jeansówkę, jak tylko chcecie. Tutaj jest gumeczka w talii, no na mnie ona się zrobiła teraz mega krótka, przez to właśnie, że no wiadomo, mam brzuch, natomiast no tak trzeba, chciałam Wam pokazać na normalnej sylwetce, nie kobiecie w ciąży będzie wyglądała, wiadomo, lepiej, bo nie będzie aż taka krótka, albo po prostu trzeba by było wziąć większy rozmiar. Ja mam tutaj wszystkie te sukienki w rozmiarze XS, także akurat miałam je w domu, więc już nie chciałam, wiecie, specjalnie jechać po większe rozmiary. Długa sukienka, w taki cudny też, bardzo jesienny wzór. To jest taka panterka trochę, ciapki. No i mamy karmel, beż, czerń i oliwkę. No to totalnie właśnie takie jesienne odcienie. Ją wystylizowałam z ramoneską, z workerami, także wyglądała ekstra tak bardziej na luzie, ale z jakimiś bardziej eleganckimi bodkami też będzie super. Ona jest kopertowa. No i tutaj ta właśnie ta zrobiła szał na Instastory. Mimo, że mamy ją naprawdę już długo, ale widzicie, no czasami tak można o czymś zapomnieć, jak to pokazywałam parę miesięcy temu. I tutaj jeszcze zrobiłam stylizację z taką brzoskwiniowo-beżową sukienką, która też jest z długim rękawem. Piękny materiał, to jest wszystko wiskoza, znaczy to jest wiskoza, te dwie to są z wiskozy, a to jest szyfon. A tutaj mamy właśnie taką wiskozę kreszowaną, jak widzicie, to znaczy, że właśnie w takie prążki ona jest. I jeszcze do tego jest plumeti, czyli z takimi wystającymi tymi kropeczkami wiązana tutaj, znaczy można sobie zawiązać, można to zostawić luźno. To jest sukienka gelato, również ma gumkę w talii i ma tutaj trzy warstwy w tej spódniczce i mamy je nadal dostępne w trzech kolorach, za chwilę Wam pokażę te dwa pozostałe, akurat ta mi dzisiaj pasowała do stylówki i zrobiłam, słuchajcie, też stylówkę z tą sukienką, czyli z malotką, z taką obcisłą sukienką, długości, no tak do pół uda ona jest, no i mimo tego, że ona jest na ramionczka, to super wygląda, oczywiście z jakimś tam swetrem, kardiganem, rozpinanym, czy z kurtką, ale ja na nią założyłam taki sweter, o taki cały i wtedy ta sukienka wygląda jak spódnica i do tego założyłam worker i powiem Wam, że mega mi się podobała ta stylówka, także taka propozycja i już Wam pokazuję dwa pozostałe kolory tej sukienki. No i tak, mamy taki piękny odcień, on się nazywa na stronie Berry, bo jest taki, no właśnie,
można powiedzieć jogurtowo-jagodowy, tak mi się kojarzy. No i drugi to jest chyba mój ulubiony kolor z nich wszystkich, najczęściej w nim chodziłam przynajmniej, i to jest poppy, czyli właśnie taki szary. Także to jest taka piękna, pastelowa szarość. Także też na jesień jak najbardziej, bo długi rękawek, na to marynarka, sweter, botki, nawet takie ciężkie czarne botki i czarna ramoneczka też super by wyglądało. Tak trochę bardziej, wiecie, grunge'owo. Dzisiaj na kolację będziemy próbować tych burgerów roślinnych. Tak jak wam ostatnio mówiłam we vlogu, w food hallu, uciekło mi słowo, Tomek będzie jadł ten buraczany, a ja będę jadła ten ze słonecznikiem. To właśnie tak to wygląda, ten z buraczkiem. Po jednym będziemy jedli, więc one już się grzeją w piekarniku, a tak wygląda mój. W sumie, no ten Tomka, no czuć, że pachnie burekami po prostu, a ten mój, no nie wiem w sumie jak co pachnie. Ciężko stwierdzić, więc jak spróbujemy, to wam powiem. Do środka pójdzie jeszcze ser, za chwilę włożę bułki, żeby się zagrzały, i położę ser, żeby się tak delikatnie roztopił. Sałata oczywiście, mam tutaj taki miks sałat z rukolą. Tu są bułeczki też te, co kupowałam ostatnio w Lidlu. Wyglądają super. Zrobiłam też sos. O co ci chodzi? O co tobie chodzi, dziewczyno? Zrobiłam też sos z tego sosu meksykańskiego salsa. On jest też z Lidla, z majonezem. I powiem wam, że ostatnio, no też pokazywałam, jak go kupowaliśmy, i zobaczcie. I już połowy nie ma tego sosu, bo nam tak posmakował, że w sumie do wszystkiego go jemy. I jak robiłam tą pizzę, to też do pizzy jedliśmy ten sos i jest naprawdę pyszny, także mogę wam tutaj spokojnie go polecić. Jak zjemy burgery, sobie zjemy, to powiem wam, czy burgery były smaczne, czy polecamy. One też są oczywiście z Lidla, tak jak mówię. Tutaj dobra kalor. A tu jakieś Wemondo, nie wiem, pierwsze słyszę, ale zobaczymy. Tylko polecajka. Jak ci smakował burger? No spoczko. Zajebiste. No. Znaczy ja nie próbowałam tego z burakiem, ale ten mój był pyszny. Naprawdę piechota. Na pewno będę jeszcze kiedyś kupowała, bo pyszka dużo lepiej mi smakował niż mięsny. Naprawdę dużo, dużo lepiej. Był bardzo smaczny. Jeszcze bym zrobiła może następnym razem z jakimiś innymi składnikami. Ten był taki klasyczny, ale naprawdę pycha. I Tomek też mówi, że ten jego buraczany bardzo dobry. Może bułka jeszcze, jakby była trochę jakaś inna. Może było. Czemu mi bardzo smakowała? Tak? No? No nie wiem, no tobie może nie, ale. Tylko kombinował z inną. Tak? A mi smakowała bardzo ta bułka. Właśnie taka typowo burgerowa, ale nie taka, wiecie, jak z Maka, taka najtańsza, tylko taka trochę lepsza. No, pyszna jak dla mnie. W ogóle ten burgerek sztosik, także polecanko. I bardzo szybko się robi, no bo tylko widzieliście, zresztą zagrzałam sobie burgery, buły trochę z serem, wrzuciłam wszystko i gotowe. Kochani, jak już jestem ubrana, to pokażę wam nasze nowe cudeńko z Blerni. W ogóle no jest dzisiaj strasznie ciemno, także o, mam nadzieję, że widzicie, sorry. Kopniaka dostałam, ale tak się prezentuje nowa sukienka. Mam nadzieję, że dobrze widać, jest ona koszulowa. Materiał świetny, świetnej jakości, jest z domieszką lnu. Naprawdę super jakość. Mieliśmy też kombinezony Mia z tego materiału. I zobaczcie, tutaj mamy takie duże, piękne guziki, mankiety, czyli taka typowa koszulowa, bo ona jest tutaj też z kołnierzykiem. Można sobie zapiąć, wiecie, tak konserwatywnie bardziej, albo tak jak ja, trochę bardziej na
luzaku, tutaj lekko rozpiętą. No i tak wygląda w całości. Na mnie, no wiadomo, już nie leży aż tak idealnie, jakbym chciała. Natomiast nadal fajnie się prezentuje, naprawdę ja jestem zakochana. Jeszcze dopasowałam ją z takimi workerami ciężkimi, ale wygląda to moim zdaniem naprawdę genialnie. Zobaczcie. No, stylówka. Pierwsza klasa. Także można sobie zawiązać, ale nie trzeba, bo ona ma ten pasek dołączony. O, jaśniej się trochę zrobiło. Ten pasek jest dołączony, ale ona ogólnie jest taka luźna, jak taka duża, luźna koszula, więc spokojnie można nosić albo z wiązaniem, albo bez, ewentualnie sobie regulować wysokość tutaj tego wiązania i długość sukienki poprzez ten pasek, bo ja, jak widzicie, mam sporo tu zawinięte. Ona normalnie mi sięga tak gdzieś do kolana, na kolanko nawet delikatnie, także można sobie dowolnie tutaj regulować. Dla mnie taka długość, o, jest idealna, także super, jestem podekscytowana, bo naprawdę przepiękna jest ta sukienka. I do tego jakiś taki cieplejszy kardigan na przykład, albo ramoneska, jak troszeczkę jest cieplej, i mamy mega jesienną stylówkę. Poszły w ruch. Wychodzę właśnie już, słuchajcie, nie wiem, w co mam się ubierać, jak jest tak zimno, naprawdę. Nic na mnie nie pasuje, tylko leggingsy. Dosłownie na moment się do Was odzywam, bo byłam na paznokciach u stóp teraz, tydzień temu u dłoni, dzisiaj na stopach. I powiem Wam, że jest tak straszliwie zimno, jest dzisiaj 10 stopni i więcej ma nie być. Także naprawdę masakra. I tak powiedziałam Wam w tej windzie, że nie mam się w co ubierać. Serio, powiem Wam, że teraz z dnia na dzień ten brzuch zupełnie inaczej wygląda. I ja wczoraj przymierzyłam sukienkę, którą mierzyłam tydzień temu, i tydzień temu była ok, tak bez problemu w nią weszłam, a wczoraj była taka ciasna, że byłam w szoku. Także no ciężko jest, ale ogólnie no wiadomo, że mogę sobie chodzić w luźniejszych sukienkach, tylko muszę sobie kupić jakieś ciepłe rajstopy ciążowe, bo już w zwykłe no nie ma szans. Też wczoraj miałam na sobie leginsy, no co prawda nie ciążowe, ale takie bez żadnej gumki na brzuchu, które nosiłam jeszcze 2 tygodnie temu, coś takiego, i było mi tak niewygodnie, że myślałam, że po prostu nie wytrzymam. Także dzisiaj chyba jakąś misję muszę zaliczyć, albo jutro max, bo dzisiaj jest strasznie dużo zajęć do ogarnięcia, więc muszę chyba jutro może taką misję sobie ogarnąć, żeby kupić sobie stopy ciężowe, i wtedy będę mogła chodzić w luźnych sukienkach, będzie mi wygodnie, bo tak to no naprawdę jest już coraz ciężej i codziennie chodzę po prostu w leginsach ciężowych jednych i tych samych, bo jeszcze wczoraj, przedwczoraj rozlałam sobie na jedne owsiankę. Cała owsianka się na mnie po prostu wylała. Potem ubrałam się w dresy ciążowe, jedyne, które mam. Gość chodzi, patrzy na mnie, patrzy na mnie. I te dresy, jak założyłam, to Candy mi je pobrudziła. I później jeszcze się też zachlapałam, nie wiem, keczupem chyba czy czymś, także... Brawo ja, bo mam 3 pary właśnie takich spodni, bardziej domowych. No ale już bym wyszła w nich, wiecie, no trudno. Ale no jestem taką fajtłapą, że jest... ciężko. Także taka misja. Dobra, ja się, słuchajcie, teraz zbieram. Jadę po koleżankę, bo się spotykamy, ale musimy jechać do szwalni, tam parę spraw załatwić, więc zbieram ją po drodze i lecimy do szwalni. Także super. Zawsze bardzo lubię tam jeździć i oglądać, jak tam prace idą. Więc jedziemy tam, a później musimy wrócić do domu. Ja nie wiem, czy się wyrobię w ogóle, bo dzisiaj ma przyjść gościu mierzyć szybę, tą pękniętą, bo do tej pory nie mieliśmy jej zrobionej, ale nawet szkoda gadać, także nie będę się tutaj rozwodziła na ten temat, dlaczego on jeszcze nie przyszedł do tej pory, także uciekam, bo już mam naprawdę mega, mega mało czasu. Trochę tu mnie głośno, na chwilę wyłączę ten okap. Ale tak, robię właśnie obiad. I dzisiaj w sumie taki bardzo, bardzo szybki, bo sprawdziłam sobie, co mam w szafkach i pomyślałam, że jak mam mięso mielone, to może zrobię lasagne, ale z drugiej strony trochę, szczerze mówiąc, nie chciałam się nad tym stać. Więc taki, no dosyć, powiedzmy, że szybki obiad. U nas zresztą ostatnio prawie zawsze szybkie obiady. Tutaj mam mięsko mielone podsmażone z pieczarkami. Jeszcze dorzucę sobie tu do tego kukurydzę. Ugotowałam trochę makaronu i do tego będę dodawała ten sosik. Wiecie, że lubię te sosy tej firmy Patax, więc jeszcze jeden mi został, jak jakiś tam czas temu kupowałam. To jest akurat korma, czyli kremowe sos z wirkami kokosowymi i cebulką. Taki właśnie w stylu curry. Zobaczymy, jeszcze tego nie jadłam nigdy, takiego właśnie żółciutkiego. Zazwyczaj jadłam
kurde, tikka masala chyba, tak mi się kojarzy, a tego jeszcze nie, więc zobaczymy jak będzie smakował. Mielone mam z indyka, więc raczej no to się je zdrobiem, chociaż wiecie, no jak kto tam chce, ja już robiłam tamte sosy z mielonem i były bardzo dobre, także myślę, że tam też będzie spoko. Więc taki dosyć prędki obiad na dzisiaj, no bo wróciłam do domu, jeszcze koleżanka posiedziała sobie trochę ze mną. Nie powiem wam, że robi się już dosyć późno, jest późno w ogóle. Sobie jest trzecia prawie. A ja mam dzisiaj lekarza na 19 wyjątkowo. Zazwyczaj się omawiam wcześniej. Teraz nie jestem siostrzeńcą, bo nie mam przetypu przymocowanego. Zazwyczaj się omawiam wcześniej, no ale dzisiaj wyjątkowo tylko w godzinach wieczornych mogłam się umówić, także mam właśnie wizytę dzisiaj wieczorkiem. A jeszcze parę rzeczy bym chciała sobie tutaj poogarniać, zmontować je na film, więc stwierdziłam, że szybki obiad jak najbardziej będzie odpowiedni. No i obiad gotowy, dosłownie nie wiem, w 20 minut, także moment, wszystko ze sobą zmieszałam, ten sos delikatnie doprawiłam przyprawami, plus dolałam troszkę dosłownie przecieru pomidorowego, żeby był taki trochę bardziej wyrazisty, bo dla mnie był bardzo, bardzo łagodny, ale już nie dawałam żadnych ostrych przypraw, bo ja zazwyczaj jak już wezmę te ostre przyprawy, to przesadzę i mimo, że ja lubię takie ostre, no to pewnie nie do końca się dobrze czuję i Tomek też zawsze troszkę sobie tak delikatnie marudzi, że trochę jednak za ostre. Także dzisiaj już nie szalałam i powiem wam, że bardzo smaczny ten sos, jak tak sobie spróbowałam. I troszkę mozzarelli wsypałam, dlatego jest takie kremowe to wszystko. Także zjem sobie zaraz i biorę się za jakieś tam ogarnianie dalej, czy tam za montaż filmu. Dobrze, wróciłam już od lekarza, słuchajcie. Nie brałam ze sobą aparatu, to się spieszyliśmy w sumie, więc już nie kombinowałam i no nie zabrałam ze sobą aparatu. No, nie to, że do lekarza, tylko po prostu później możemy się do was odezwać jakoś po drodze czy coś. Wiecie, nic tam strasznego się nie dzieje, ale no są takie pewne objawy, przez które jeszcze więcej muszę odpoczywać. Nie lubię, nie umiem, no ale wiadomo, są teraz inne priorytety, tak, Nusiu? Więc no trzeba to trzeba, także będę jeszcze więcej odpoczywała. Ale mała rośnie jak na drożdżach i jest bardzo ruchliwa. Tutaj nawet pani doktor powiedziała, że właśnie no bardzo jest ruchliwa. I ja już sama to mówiłam, aż się pytałam, czy to normalne, że ona aż tak się wierci. No i nawet na wizycie było widać. Także bardzo ruchliwe dziecko mamy. I za chwilkę tylko cię, kochanie, i za chwilkę tylko bym chciała wam pokazać, bo mi się przypomniało, że wam nie pokazywałam, taki piękny portrecik mam mały, już sprzed kilku tygodni w sumie. Czekajcie, bo Tomek dzwoni. Jestem z powrotem, jeszcze sobie sprawdziłam datę, bo tutaj mam na tym zdjęciu i to było już miesiąc temu i w sumie zapomniałam wam pokazać, bo miałam ochotę się pochwalić, jakie piękne zdjęcie nam się udało w końcu zrobić malutkie, bo tak to zawsze, jakie nie było USG, to ona się odkręcała, wiecie, ucho było widać, tył głowy i nic więcej, a tutaj mamy taki piękny portrecik, także wam pokażę jeszcze na zakończenie tego vloga. I jeszcze zanim skończę, tak zanim pokażę, to powiem wam, że skończyliśmy oglądać, tak szybciutko już wam tylko powiem, że skończyliśmy wczoraj oglądać The Good Doctor, trzeci sezon, ja wiem, że czwarty jest gdzieś tam w necie, ale no mam nadzieję, że Netflix wykupi, niedługo będzie można obejrzeć, żeby nie kombinować. Jeśli się tak skończył, to ostatnie dwa odcinki były wyciskaczami łez, co prawda jakoś tak strasznie nie ryczałam, ale były strasznie wzruszające i trochę się wkurzyłam jednym wątkiem z zakończenia, kto oglądał, to na pewno wie, o co chodzi. Jestem bardzo niezadowolona, no ale naprawdę serial jest wart polecenia, naprawdę jeden z najlepszych, jakie oglądałam, mi się bardzo podobał, świetny, naprawdę genialny, także polecam, jeśli jeszcze nie oglądaliście The Good Doctor na Netflixie. No i tutaj możecie zobaczyć naszą dziewuszkę piękną, zobaczcie jak fajnie zapozowała. Buziulka, tutaj paluszki, nawet przy buźce było widać, także no idealnie się ułożyła. Dzisiaj pani doktor nawet chciała mi coś tam pokazać, co prawda to nie jest na takiej zwykłej wizycie, to nie jest ten sprzęt co do USG, więc nie jest tak dokładnie, bo to jest w 3D akurat, ale chciała mi coś tam pokazać, ona się odkręciła znowu tyłem główki, mam zdjęcie ucha, słuchajcie, nic więcej. No ale tutaj właśnie miesiąc temu było robione to zdjęcie, które wam teraz pokazuję, także no już teraz na pewno no sporo urosło, no bo wiem ile urosło. Także sporo, ale takie mamy ładne, pamiątkowe zdjęcie. Także ja już, kochani, wam dziękuję tym słodkim akcentem za oglądanie tego vloga. Kciuk do góry, jeśli się podobał i widzimy się w kolejnym. Do zobaczonka, pa pa! With you.
sun is shining 24/7. Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you.